na pewno wiecie, jaka pora roku się nam rozpoczyna. Kto zgadnie? Wiosna! 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 Dzisiaj przyszliśmy powitać wiosnę w naszym łazarskim ogródku. On jeszcze nie jest tak bardzo zazieleniony, ale wiosna dopiero się rozpoczyna. Edukacyjne powitanie wiosny zaproponowali dzieciom z Łazarza pasjonaci nauki ze Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska. Po raz kolejny w parku przy klubie Krąg dzieci spotkały się, by poznać sekrety przyrody i chemii. Ptaki możemy oczywiście obserwować i teraz, póki nie ma jeszcze liści na drzewach, to jest to bardzo łatwe. I słuchajcie, powiedzcie mi, jakie, może nie czytajmy podpisów, dobrze, jakie ptaszki tutaj mamy? Co to jest za ptaszek? Znacie? Sikorka bogatka. Sikorka bogatka, bardzo dobrze. Jaki to jest ptaszek? Podobny trochę do tego, nie? Tylko ma inne sikorka kolory. Sikorka modraszka? Tak, sikorka modraszka, ale nie czytajmy, dobra. A co tutaj jest? Może ja zasłonię. Tak. Niebieski, zobaczcie. Niebieski z taką czarną brewką. I on chodzi głową skierowaną w dół. To jest kowalik, tak się nazywa ten ptaszek. A rudzik jest tutaj, zobaczcie. Tu jest rudzik, może ja podniosę. To jest rudzik. Rudzik ma taki rudy brzuszek, nie? I słuchajcie, to są takie podstawowe ptaszki, które na pewno tutaj spotykacie. O, a tu jest zięba jeszcze. Z taką zielono-niebieską główką. Zachęcam do obserwowania ptaszków tutaj w ogrodzie, ale ptaszki można co jeszcze robić? Chodzić. Z ptaszkami, za ptaszkami. Można słuchać śpiewu ptaków, dobra? Nie, można słuchać, chodzić. Cały czas śpiewają, a szczególnie teraz, jak zaczyna się wiosna, to ptaszki pięknie śpiewają. I teraz wszyscy zamykamy oczy. Zamykamy oczy i posłuchamy sobie takiego dźwięku. Czy ten dźwięk jest jakiś charakterystyczny albo znajomy wam? Nie. Niestety dzisiaj tutaj tego ptaszka nie słychać w ogrodzie, ale ten ptaszek nazywa się pierwiosnek. Pierwiosnek. Jak myślicie, dlaczego on się nazywa pierwiosnek? Bo wiosna mnie ma. Bo jako jeden z pierwszych ptaszków zaczyna śpiewać właśnie. Przylatuje do nas. Ale dźwięki. Sroka przylatuje. Sroka jest tutaj, sroka jest cały czas. Dobrze, pierwiosnka zapamiętacie? Jak tutaj, słuchajcie, będziecie sobie chodzić na spacery i będzie tak właśnie śpiewał, świerkał, bo go rzadko można zobaczyć, bo on siedzi wysoko gdzieś w gałęziach, jest szary, tam, ale właśnie tak śpiewa. To. Tam, gdzie są ślimaki, to chodzą na przykład kosy. Co? To mama kurwa. Za Marysię. Trzy. Czyli Marysia przesuwa się o trzy pola do przodu. Raz, dwa, trzy. I mamy zagadkę dla mamy i dla Marysi. Jeszcze śnieg leży wokoło, a on już słoneczka stronę wystawia białe płatki i listki zielone. I druga podpowiedź już do zagadki. A to jak mama cię nazwała dzisiaj rano? Mój ty mały? Ty jaki? Tak? Co to jest? Prze? Brawo! To Marysia idzie jedno pole do przodu. Idziemy. I kolejna zagadka dla Marysi. O. Teraz mamy czerwone pole, więc będzie o zwierzątku. Zwierzątku to dobrze znasz. Długi ma ogonek, oczy jak paciorki. Gdy zobaczy kota, ucieka do norki. Co się boi kota? Takie małe, szare stworzonko z takim długim ogonkiem. Myszka. Super, pięknie myszka. Czyli z nagrody jedno pole do przodu, tak? Pięknie. Idziemy na piątkę. Teraz i czeka. Na piątce nie ma zagadek, więc czekamy. Teraz czekamy. Czyli na czwarte pole. Liczymy. Raz, dwa, trzy i cztery. I znowu zadanie od Martyny. I mamy zagadkę o zwierzaczkach, jak na czerwonym polu. Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczą. Zbierają orzeszki, kiedy je zobaczą. Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę. Jak ja się nazywam? Odgadnij proszę. Wiewiórka. Pięknie, wiewiórka, więc nagrodę jedno do przodu, tak? Obok Marysi piątka. Pięknie.
Numer 4, ale wy wszyscy czwórki wykupicie. I znowu Martyna z następną zagadką. Dobrze. O zwierzątku zagadka. Zagadka dla czwórki. Skaczą po łące lub pływają w wodzie. Żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie. Żaby. Pięknie, żaby. Wszyscy remis na piątkę, tak? Tutaj na 5 nagrodę. Teraz Julia coś innego wypłynie. No, kolej Julia. 2, dwójeczka. No, na tym polu nie ma zadania. To poczekasz na następną kolejkę, tak? I Konrad na koniec. Konrad, wypólną trójkę. Dobrze, no to mamy zagadkę do trójki. Zagadka roślinna. Będzie to zagadka roślinna. Konrad będzie teraz przyrodnikiem, który będzie poszukiwał roślinki. Jestem w czwartej klasie i mam przyrodę. O, i teraz to Konrad będzie mieć takie zadanie. Tutaj jest roślinka, tak, która jest w ogrodzie Łazarz. Jest to kopytnik pospolity. Nazwa ma od tego, że liście ma w kształcie kopyta. Widać takie kopytko? Masz? Kopyta. W kształcie kopyta, dokładnie. Wyrusz na poszukiwania roślinki i spróbuj ją znaleźć w ogrodzie Łazarz. Ona tam na pewno jest. Idziemy szukać. To jest też taki ptaszek. No widzisz? To jest też taki ptaszek w wiosnach. No, musimy patrzeć na dole roślinie. Jak odgadnie? Jedno kolor jest samy kopytnika. Gdzie mamy kopytka w ogrodzie Łazarz? No, szukamy, pomagamy się. Brawo, słuchajcie, mamy kopytnika naszego. A ponieważ nasz ogród jest ogrodem leśnym, to u nas też rośnie. I widzicie, i przypomina kopytka? Tak. Zgadzacie się? Dobrze, trochę super. Trochę przypomina serduszko. Tak, też trochę przypomina kopytka serduszka. Konia. I normalnie on ma takie trochę śliskie liście, ale tutaj się trochę piasku dostało, tak? Bardzo dobra odpowiedź. Konrad, jedno pole do przodu. Idziemy. Super. Chcę dzisiaj pogadać, jako że jest wiosna, o kolorach. Kolory w czasie wiosny są bardzo ważne. Można robić różne eksperymenty kolorystyczne. Jeden z takich najprostszych eksperymentów polega na tym, że możemy wytworzyć czasami kolor z niczego. I taka reakcja jedna polega na tym, że bierzemy dwie kolby i do każdej z nich nalejemy wodę. Nalejemy wodę. Tak. Teraz do tych kolb dodamy zupełnie różne dwie substancje. Jedna z nich będzie tutaj. A do drugiej dodamy, żeby było śmieszniej, to. I zobaczymy, co się stało. Myślisz, że coś będzie? Wybuchnie? Nie. Gdyby miał wybuchnąć, to bym wam kazał się odsunąć, dlatego nie może nic wybuchnąć. No to zobaczymy, co się stanie. Taka. Widzicie dobrze? Daję, uwaga. Cześć Maja. To jest ocet. Dodałem? Co się stało? Nic. Nic. Nic się stało. Jak się dodaje przezroczyste do przezroczystego, to jest jakie? Przezroczyste. Przezroczyste. No dobra. Mamy teraz tutaj. Jak się dodaje przezroczyste do przezroczystego, to się robi? Przezroczyste. Okay. Zgadzasz. To idziemy dalej. Dodamy teraz coś innego przezroczystego jest. Jak się dodaje przezroczyste do przezroczystego, to się robi jakie? Inny kolor. Przezroczyste. Tak? Tak? I zawsze. Wow. No. Nie zawsze. Są takie niektóre reakcje, gdzie z przezroczystego się nie robi przezroczyste, tylko się robi takie o kolorowym malinowym. Dajmy taką sól, co się nazywa siarczomiedź, zobacz jaka ładna, za chwilę reszta zobaczy. Ta niebieska i zrobi się tak. Nie, proszę bardzo. Trochę tej soli nasypiemy. Nie za dużo, nie wiem. Jeszcze mniej. O, to wystarczy. Tu? Tak. Możesz dolać teraz wody. Tu jest woda. Ile? Chyba niebieski się stanie. Dobra. I teraz dosypiemy do tego innej soli. Tak? Jaka jest ta sól? Jaki ma kolor? Biała. Zwykła biała sól. To możesz mieszać. Ja nasypię trochę soli, a ty będziesz mieszał. Uwaga.
Zielony. Niebieski, jasny. Jest niebieski. Mi się robi nam taki śmieszny, dziwny kolor. Już zaczyna się kurzyć. My? Czyli zdarza się, że jak się coś dołoży jedno do drugiego, to zaczyna się zmieniać kolorki. Zaczyna się pienić. No bo to jeszcze było dodane jeszcze inne słowo. Czyli widzimy? Zmieniliśmy i zrobił się jakieś nieprzezroczyste. Widzimy? Przestało być przezroczyste. Dobra. Jest ok. I teraz dodamy do tego, trzeba założyć okulary i rękawice. Proszę. Mamy taką dosyć substancję żrącą, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym. I te substancje, da radę? Zmniejsz, dobra. Jak prawdziwy pan. No. Doleję do niej takiej substancji, która spowoduje, że powstaną takie fafoły. Jak to mówi się po poznańsku. I te fafoły dadzą nam bardzo ładny kolor. Trzeba teraz zaciągnąć z tego, trzeba nacisnąć i zaciągnąć, naciskamy, spuszczamy, puścić teraz trzeba, zaciągnęło, dobra, teraz wyciągamy i tu chlapiemy. Chciałam pamiętać, jaki smak. To tutaj chłopiec ciebie wpuści, będziesz koło chłopca, o, tu i będziesz widział, dobrze? Widzimy? No. Możemy to lekko zamieszać, żeby się zrobiły takie kikisio, widzicie? Ta reakcja będzie polegała na tym, kolejna. To to się będzie nastawiała w tym czasie. Mamy metal, tak? Ten aluminium. Wszyscy znacie aluminium? Tak. Znamy. I teraz można spróbować z aluminium, przy pomocy właśnie tej niebieskiej soli, zrobić reakcję, w której uzyskamy inny metal. To będzie miedź. Miedź ma kolor miedziany. Miedziany kolor to jest trochę jak ten śmietnik. Teraz nasza reakcja będzie polegała na tym, że będziemy wkładali do tego aluminium. Posypiemy trochę soli. Trzeba umieć takie coś zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry. Posypujemy trochę soli. I czekamy. Otrzymaliśmy trochę więcej wody, ale się woda skończyła. Za chwileczkę zacznie cały ten metal reagować. W tym samym czasie pokażę wam bardzo ciekawą reakcję, gdzie dokładamy do tej mieszaniny, tutaj co ją widzicie, tak? Dołożymy cukru. Zwykłego cukru, który słodzicie w kuchni. Dodajemy do naszej herbatki cukru. I mieszam. Zmienia się kolor, trzy razy się zmieni. Co było się teraz? Zielone. Zielone, widzisz? Niebieskie. Niebieskie się robi. Widzimy? A to jeszcze nie koniec. Już mamy jeden kolor, teraz spala na zielony. Znaczy, czarny będzie się zielony. Za chwilę zacznie się robić żółty. I już powolutku się zaczyna robić, co bardziej taki ciepły, zielony, już nie taki zimny.